Hejka moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. I dzisiaj słuchajcie, przychodzę do was z kolejnym bardzo wyczekiwanym odcinkiem z racji, że jest to moja wieczorna rutyna. Jeśli tego typu odcinek wam się spodoba, pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, a ja już przechodzę do dalszej części filmiku. Wiadomo, mój wieczór, jak pewnie też każdego z was, nie zawsze wygląda tak samo. Zależy to też między innymi od dnia tygodnia, ale najczęściej wieczorem pakuję się do szkoły, piszę jeszcze jakieś zaległe prace domowe, chyba że następnego dnia nie idę do szkoły, to wtedy ewentualnie oglądam sobie YouTube'a, montuję jakieś filmiki, piszę ze znajomymi, oglądam seriale i tego typu różne rzeczy. Teraz oczywiście pracujemy zdalnie, więc wszystkie zadania robię w domu, po prostu dostaję je na bieżąco, często to są jakieś prezentacje bądź filmiki, ja często też muszę pisać pracę na komputerze, także teraz wygląda sytuacja troszeczkę inaczej. Często też wieczorami, jeżeli nie zrobiłam tego wcześniej, robię treningi. Jeżeli jeszcze nie widzieliście, jakiś czas temu wrzuciłam na swój kanał trening brzucha, także zapraszam bardzo serdecznie do ćwiczenia ze mną. Następnym krokiem jest oczywiście kolacja. Słuchajcie, zawsze praktycznie jem kolację. W jakich porach to zależy, tak jak mówiłam wcześniej, od dnia tygodnia, czy to jest godzina 19, czy to jest godzina 21. Także to wszystko zależy od dnia tygodnia. Dzisiaj akurat robiłam z mamą sushi, także były naprawdę pyszne. Powiem wam, że dawno nie robiłam sushi i wyszło nam to z mamą całkiem nieźle. Podczas kolacji najczęściej oglądam telewizję, czy to wiadomości, czy jakieś seriale, czy też czasami YouTube, jeżeli akurat jem sama, lub po prostu gadam z rodzicami. Wracam do pokoju i tutaj mam taką chwilę dla siebie. Mogę sobie poleżeć, coś poczytać, poprzeglądać Instagrama, YouTube'a, Facebooka, poodpisywać wam na wiadomości i po prostu sobie posiedzieć w internecie. No i co? Idziemy do łazienki na wieczorną pielęgnację. Słuchajcie, pierwszą rzeczą, którą robię po przyjściu do łazienki, jest rozczesanie włosów, żeby mi się nie plątały, żeby łatwiej mi się je myło. I też często się pytacie, ja myję włosy co drugi dzień i to stanowczo mi wystarcza. Kolejnym krokiem jest zmycie makijażu, chociaż teraz przez kwarantannę praktycznie w ogóle się nie maluję. Jednak jak chodzę do szkoły, czy też gdzieś wychodzę, to jakiś tam delikatny makijaż nakładam, no i używam do zmycia takiego płynu micelarnego z Bioderma. No i co? Później włączam wentylator i wchodzę pod prysznic. Produkty, z których korzystam pod prysznicem, to m.in. szampon i odżywka z Kerastase. Bardzo często się pytacie o produkty do włosów, jakie pielęgnuję. Słuchajcie, nie ma w tym nic nadzwyczajnego, używam takich dwóch produktów. Jeśli chodzi o płyn pod prysznic, to korzystam naprawdę z różnych, w zależności od tego, jaki mama kupi, jaki stoi pod prysznicem, z takiego korzystam. No i na koniec twarz myję takim żelem do mycia twarzy z Taupy. Powiem wam, że to jest najlepszy żel, jaki do tej pory miałam, ale naprawdę mega mogę wam polecić, idealnie usuwa wszystkie niedoskonałości z twarzy. Po wyjściu spod prysznica zabieram się za mycie zębów i nie ma tutaj w tym nic niesamowitego. Używam zwykłej pasty z Colgate i elektrycznej szczoteczki z Oral-B. Następnie przebieram się w piżamę i powiem wam, że u mnie jest różnie, czas zakładam zwykłą piżamę, czasem śpię po prostu tak jak dzisiaj w zwykłych shortach i sportowym topie. Po prysznicu zawsze kremuję twarz i dzisiaj użyłam jakiegoś akurat takiego kremu mojej mamy, ale bardzo dobrze nawilża i mogę wam go serdecznie polecić.
No i jak twarz, to kremuję, a raczej balsamuję też całe ciało. Dzisiaj akurat wykorzystałam jakiś krem do dłoni, ale no nieważne, bo bardzo dobrze się sprawdza i fajnie nawilża ciało. No i ostatnim krokiem, który robię w łazience, to jest kropienie oczu, żeby były fajnie nawilżone przed nałożeniem soczewek. Wracam do pokoju tylko po to, żeby dać Aro kolację, z której zawsze się cieszy, jak widać. No i co, zapalam lampki, gaszę światło i idę na dół przygotować sobie herbatę. Moją ulubioną herbatą ostatnio, powiem Wam, stał się Earl Grey, którego kiedyś bardzo nie lubiłam, a ostatnio mega polubiłam. Podczas kiedy gotuje się woda, biorę witaminy i najczęściej jest to burak, witamina D i jakaś taka kapsułka z multivitaminami. Herbatę zabieram do pokoju i siadam sobie do łóżka. Ostatnio zaczęłam oglądać dużo seriali przez to, że jest kwarantanna i powiem Wam, że mogę Wam na maksa polecić aplikację Rave i to nie jest żadna reklama, tylko naprawdę z całego serduszka mogę Wam ją polecić. Jest to aplikacja na telefon i dzięki niej, jak Wasi znajomi mają również Netflixa, możecie sobie między innymi oglądać jakieś różne seriale bądź filmy. Wracam do łazienki, rozczesuję głowę, a następnie zabieram się za suszenie. Jeszcze najpierw zawsze spryskuję ją taką odżywką w sprayu. Bardzo ją Wam mogę polecić, dzięki temu włosy się bardziej błyszczą, są delikatniejsze i się ładnie leją. Po wysuszeniu głowy wracam do pokoju i zakładam soczewki. Z racji, że ja noszę soczewki ortokorekcyjne, które zakłada się na noc, a ściąga w dzień i przez całą dobę się widzi, dlatego zakładam je na noc i w nich śpię. No i co, gaszę światło i idę spać. No i co, dziękuję za przyjęcie tego odcinka, mam nadzieję, że Wam się podobał, wiem, że bardzo lubicie rutyny, także pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę. No i co, widzimy się już w kolejnym odcinku, do następnego i cześć!